Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3. Co się stało z minimapą? Nie wiem, czy widzicie w dolnym tam. Ustawiłem wygładzanie krawędzi jakieś chyba inne i coś się zepsuło, więc dzisiaj z taką minimapą będziemy sobie grali. Słuchajcie, na samym starcie możecie zostawić lajka, a my mamy misję. Musimy udać się do starej świątyni. Spoko, a w ogóle co ciekawe, to słuchajcie, jak odpalę sobie mapę, zobaczcie, ile jest miejsc do teleportu. Mamy tu, mamy tu, mamy tu, mamy tu, mamy tu, mamy tu, mamy tu. Wszędzie miejsce do teleportu, więc zdecydowanie jest łatwiej, bo myślałem, że całe te drogi będę za każdym razem musiał przechodzić. Okazało się to błędne i zbędne. Więc mogę się teleportować i możemy sobie zacząć odcinek. Powiedziałem, że lajka możesz zostawić gościu i wpaść na przykład na Instagrama, albo Twittera, albo Twitcha, albo mój drugi kanał vlogowy. Komentarz i udostępnić ten film dalej. Zabiję pozostawając ukrycie, aby nie zostać rozpoznanym. Nic zaatakują tylko jeśli zostaną sprowokowani. No to nie muszę nic zrobić, tak? Bo oni mnie jakby... Siema, mamy ziomy, nie? Ale... Co ja mam do końca zrobić? Bo jakby... Zabij trzech VIP-ów i poszukaj dowodów. A, widzicie, i wszystko. Kurczę, misje po cichu. To nie jest mój ulubiony rodzaj misji, no. Nie będę kłamał. Misje po cichu. Ja raczej. A grubego to jak mam niby zabić? Ktoś mi powie? Ja pierduper. Ale akcje widzowie. O. Oni chyba. Żółci chyba nie lubią czerwonych, co? Chyba nie za bardzo są czerwoni lubieni tutaj w składzie żółtych. Będzie trzeba wykonywać jakieś eliminacje. Natomiast ja tu nawet nie mam podglądu mapy, więc ja nie, tak naprawdę nie wiem do końca, gdzie ja idę i po co tu idę właściwie, nie? Da się ich jakby załatwić podwójnie, w sensie. A my nie mamy teraz, by się te eliminacje wszystkie przydały. Pokaż, co my mamy. Umiejętności. Mamy 3 punkty do wydania. To co? Eliminację, co? Ty, a czemu ja nie mam głębokiego wdechu i tak dalej? Ty, był jakiś reset tego, tak? Coś, jakiś reset się musiał zdarzyć, czy coś? I się nie udało. A co to jest? Kurczę, blaszka widzowie. Nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Pokaż to. Rzut nożem. No nie chcę. Podczas eliminacji automatycznej. Zabij przeciwnika, a następnie użyj noża, aby zabić drugiego wroga. I to może chcę jednak. Jednak chyba chcę. Poka. Seria eliminacji miała być robiona. Oni teraz mnie odkryli i co teraz? Oni wiedzą, że ja to ja? Chyba się kurwa już domyślają. Bo jestem jedynym tu przeżytym po serii strzałów. No nic. Na szczęście nie trzeba tej misji robić po cichu, więc nie wiem po chuj ja wydałem te wszystkie umiejętności na to, ale. Ale kij z tym. Zawsze to będzie więcej siana. Przeszukaj ciało. Po zabójstwie takim tym. Bo tam była seria zabójstw na W chyba, nie? Z tym żółtym nożem. No muszę popracować nad tym. Grubego to ja bym się obawiał najbardziej. Wiecie, co ja bym na grubego chciał? Na grubego to ja bym przygotował. No minę może nie, ale to. Gruby. Tu. Nie, no co ty gadasz? Ja intera nie mogę wykonać. Ale skamas. Ile pasków z tego hita tam znikło? Dwa? Z hita? Kolbo? O kurwa, od nowa. Okej, okay. Skąd mam wiedzieć, który chłop to jest VIP? Ktoś mi to wytłumaczy? Skąd mam wiedzieć, że ty jesteś VIP-em?
Zbadaj pozostałe w ukryciu. No mogę wyciągnąć aparat, nie? Chyba. Może stąd będę mógł wiedzieć, ale... Dobrze, że się nie obrażają, że im cykam foty, no. O, tu są grubi. I by było warto tutaj granatem. Ale jak będziemy mieli wszystkich fajnie zaznaczonych, to będzie super. Będzie elegancko i nie będę się musiał niczym martwić. Właśnie tędy, chyba może tędy właśnie. O, to jest VIP, okej. I dobrze jest to wiedzieć. Czyli chłopu musimy załatwić. Nikt pewnie nie patrzy z tego, co widzę, więc... Nara i wyskakuj z tego. Informacji jakiś. Skleju. Okej. Mam nadzieję, że kiedy oni znajdą ciało, to nie zaczną podejrzewać mnie. Czemu by mieli? Znaczy, w sumie tu jestem jako pierwszy taki ziomów, więc... Który przyszedł, nie? Więc w sumie logicznym by było podejrzewanie mnie. Rozumiem, że to, czego szukamy, będzie oczywiście w ostatnim. Możliwych VIP-ów. Dobra, bo pewnie nam usunęły umiejętności, dokładnie tak. No wydaje mi się, że rzut nożem jest świetny i to też i... Aby rozpocząć standardową, kiedy w zasięgu pojawi się kolejna głowa, rzucić w niego nożem i zabić go. Okej, okay, dobra. Dla kasy też weźmiemy sobie... Przeszukiwanie wrogów może nie. Granaty może nie. No i tutaj albo głęboki wdech i szybkie przemieszczanie się, albo tutaj drogę eliminacji. Chodźmy w tą drogę eliminacji. Znajdź cel nad przeciwnikiem, dobra. Śmierć z ziemi. Stojącego nad tobą. Okej. Okay. A. No nic, no może się przyda, no kij. Może się przyda. Bardzo dobrze idzie. Super raśnie macie tu VIP-ów kozackich. Świetnie wam idzie. A, czemu oni mnie widzą niby? Co tu chodzi? O co tu chodzi? On zauważył ciało czy coś? Nie do końca rozumiem. Widzę VIP-a. Dobra. Oni nie powinni mieć żadnych podejrzeń, prawda? Siema. No jest on niestety nieźle chroniony. To mu trzeba przyznać. Najważniejsze by było zabić ich dwóch, nie? Ich dwóch, bo wtedy oni nie będą... Kurwa, to ciężkie. A nie, bo teraz ten VIP gdzieś idzie. Tylko fajnie by było mieć podwójną eliminację. Albo... Dobra, mam pomysł. Eliminacja. Ktoś znalazł ciało. Pójdź z tym. Eliminacja. Kto znalazł ciało? Snajper? Snajperzy, tak? Widzieli coś. To akurat niedobrze. Ale snajperów też można zajść od boku. Pleców. Po w szoku. Pyk. Uuu, ale to jest tak satisfying, że ja to tak zajebiście... Widzę cię, koleżko, ale... Nie uda ci się alarmu wstrząć. Oś tu. Oj. Oj, zaczyna się wojna, widzę, co? Dobra, szybko przy... tego, cyk. Medycyna. Dobra, może nie poszło najlepiej zgodnie z planem, ale nie jest chyba najgorzej. Przeszukujemy VIP-a. Zmywamy się, prawda? Tak, chyba... Tak, ewakuacja jest zrobiona, jelo. Opuść teren. Super, daleko? Nie, daleko, już jestem prawie na miejscu. Gites, jeszcze se może, kurde, do kaczek postrzelam ze snajperki. Gdzie wy jesteście? Nie wiem, czy to w ogóle tylko trafię w jakiś sposób. Dobra, ewakuujmy się, bo to strasznie daleko jest. Oni są strasznie daleko. Za daleko na jakiekolwiek strzały, plus to chyba były w ogóle tanki, więc... Sam, I visited the temple. Got all three guys, nothing. The roll sheet alludes you. This makes me sad. Yeah,
but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. In the meantime, there's something I must fix for Hoyt. Come along for the ride? Sure. Wunderbar! Meet me at the drug fields. I have a situation to defuse. Okej, więc mamy kolejną misję. Gdzie ta misja się znajduje? Tutaj. Ja bym odblokował sobie, wieżę. Idziemy odblokować marsz radiowy, którą mamy 10 minutę odcinka. Zróbmy marsz radiowy i kontynuujmy tylko tą fabułę. Jak będę sobie robić po te maszty, po jednym maszcie radiowym, to będzie dobrze. Czyli ja te wszystkie maszty powinienem zrobić tak naprawdę poza odcinkiem, ale problem jest taki, że poza odcinkiem nie gram w gry. Za bardzo. Co najwyżej, nie wiem. Raz na jakiś czas napiszę sobie do zioma i mówię: siema, normalnie zgrany tego owego? A on mówi: no dobra, to gramy. I się męczymy 4 godziny z Far Cry 4, żeby odpalić. To jest max, co gram z kimkolwiek innym. A tak to tylko wszystkie gry, które gram, to nagrywam praktycznie tutaj na YouTube. No, raz na tydzień walnę sobie mecza w Ligę 2. Tutaj połowie sobie chwilę rybki. A tak poza tym to nic ciekawego. Czemu oni wrogowie? A, chyba nie byli wrogowie, dopóki im nie zapierdoliłem z samochodu, co? Nie widziałem, byli na czerwono. Pomyślałem, że to wróg. Do jaskini jakieś? O kurde. Co to za ciekawości? Naboje. A, i znajdźka, no właśnie coś tak, muzyka. Przedmiot kultu. Nie wiem, pewnie możliwe, że jak zbierzemy 120 przedmiotów kultu, to faktycznie coś nam się odblokuje, ale wątpię, że tyle tych przedmiotów znajdziemy. To są w ogóle bardzo ciężkie, są, słuchajcie, te misje z tymi wieżami. Naprawdę trzeba się czasem chwilę nagłowić i zobaczyć CSD. Meskito, naprawdę jest czasem ciężko. Widzisz, musisz wykonywać jakieś takie dziwne rzeczy w ogóle, co wcześniej nie robiłeś. I ciężko ci się zorientować jest. Nie jest to instynktowne. Musisz najpierw zbadać teren i znaleźć, gdzie faktycznie chcesz się udać. I później się tam dopiero udać. Nawet poziom, kurde, wiesz, jest na tej wyspie podniesiony. Okej. Okay. No to jest jeden z najgorszych skoków. Za każdym razem spinam po ślady, jak skaczę. Mnie nosi, jak sobie tylko pomyślę o tym. I stąd kurwa dzień niby. Tutaj. A stąd? Tutaj, tak? Tak czy nie? Chyba kurwa tak. Ja pierduper widzowie. O kurde, zawsze mnie tak ściska, jak robię te misje. Ja mam lek wysokości, nie? I co, na dół teraz? Niemożliwe, co? Nie no. A może na dół? No cofać się bez sensu, prawda? Bez sensu. Więc to jest taka jedyna opcja. Użyj spadochronu, a to ciekawe. Dzisiaj czasem się trzeba nawet cofnąć na dół. Ty, to może my skoczymy ze spadochronu. Zobaczymy, ty. Próbujemy skoczyć ze spadochronu z tej wieży. Zawsze tymi linkami zjeżdżam. A kto wie. Dobra, tutaj? Tutaj, zajebiście. Ważne są, giga ważne są te wieże, bo... Rośliny są mega przydatne, szczególnie te zielone. I no, jak się skończą nam apteczki, nie będziemy mogli się healować, będziemy musieli palca przestawiać przez 30 sekund, to za długo. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, że pod shiftem się faktycznie skacze, bo jak nie, to rozbijemy się i rozwalimy sobie ten głupi ryj. Cytując klasyka. Daleko mamy do misji?
No, tam jest misja. No dobra, przetestujmy chociaż. Cez, spadochron! Nie wiem czemu spadłem z tego. Gra uznała, że to jest świetny moment, żeby otworzyć, znaczy żeby się puścić. To nie był świetny moment, to był słaby moment. Musiałem lecieć jeszcze na dół. Dzięki, gro. Powinna pozwolić nam jeszcze biec z tym spadochronem, to było super. Jeszcze sobie biegniesz, możesz se podbiec i jeszcze raz skoczyć gdzieś. To było takie super, to była moja ulubiona chyba zabawa w tej grze. Jakbym mógł skakać ze spadochronu i jak skoczę, to wiecie, to ląduję, biegnę jeszcze z tym spadochronem i później jeszcze dalej skaczę. Super by było. Chciałeś się stąd wydostać i udać się do misji. Razem z wami, widzowie. A, to jest nasza kryjowa, to w ogóle sobie możemy pouzupełniać różne rzeczy. Poka, ta, możemy czy nie? No, nie możemy. Kurwa, to... Czy my możemy w jakimkolwiek stopniu w ogóle... Kurwa, głośno stukałem. Czy my możemy w jakimkolwiek stopniu w ogóle... Na tej wyspie mamy jakiś taki... To co mieliśmy na poprzedni, w sensie tą szafkę, w której będę mógł sobie te bronie modyfikować. Bo coś na razie, pierwszy ani razu chyba nawet nie widziałem, kurczę, żebyśmy mogli to robić, ale bym... A, jeden, nie ten nejdź. Jeden młotow zielsko. Witam, to nie ja byłem. Blitzkrieg. Proste, że tak, to grał w tego. To w ogóle zna się na historii, to wie o co chodzi. Idziemy. Gdzie masz pis? To nie śpi, bo cię okradną, gościu. Idziemy. Może snajpera będzie najbardziej odpowiednia w tej sytuacji. No. Przecież tu nikogo nie ma. A, jest! O, są! Kurwa, to są te chłopy, co palą wszystko. Totalne świry to są. Dobrze, na minimapie się przynajmniej zaznaczają. Robi się gorąco? No robi się, bo tu świry podpalają wszystko, to jest giga gorąco. Ponadto jesteśmy w środku plantacji. Wszystko jest dość łatwo palne. Łukasz, Łukasz, Łukasz. Ty, no tobie to na pewno jest kurwa gorąco, to prawda, to akurat muszę przyznać. Ty, proponowałbym zostać w środku. W innym wypadku, jak wyjdziesz, to może za ciebie dużo nie zostać. Dobra, chodź. Rozbroiłeś tą bombę, czy nie? Przez ogień, ty, człowiek w ogniu, tylko żebyś mi zaraz nie padł. Że nie było informacji, że umarłeś. Co on kurwa robi, ty? Ty, może ja ci pomogę z tą bombą, jak to by to tyle zajmuje czasu. No, super. Blitzkrieg. Leroy Jenkins. Czas ucieka, no to spiesz się, to ty żeś rozbrajał i biegał w kółko. Dobra, jest pilnowane tyły. Ty, jakby tu wszystko swajczyć in general. To jest jakieś rozwiązanie, nie? Podpalam wszystko. Chłopy bez szans na przejście przez pole są. Brzmi jak pomysł, jak dla mnie. Tylko znowu się hojt, jak on tam ma? On ma hojt? Nie, to nie jest hojt. Znowu ten chłop się... Znowu ten chłop się, słuchajcie, zbaguje w tym, w środku. Znaczy, utknie w środku, wing wing. I co mi się dzieje? Ty, czy ja się ujarałem, stojąc w polu? Chyba się ujarałem delikatnie, jak podpalałem tego, jak podpalałem zioło. Tam było podpalone zioło, to chyba
Delikatnie. Pa. Chłopie, ja w szoku. Nie wiem, co się dzieje. No i super, dawaj, dawaj, dawaj. To prawda, tym szybciej to załatwimy, tym lepiej. A znaczy, ja właściwie to nie wiem do końca, co my robimy w sumie. W sumie to nie wiem, co my... Ty, skąd? On był na górze? Chyba tak. No i gdzie jest? Właściwie zabezpieczamy pole. Ty, a my walczymy z czerwoniakami. A, bo czerwoni teraz są kozakami. Udałem, tam mają innego szefa, rozumiem. I teraz chcą okradać naszych, tak? Zapomnieli, kto tu w hierarchii rządzi. Okej. Okay. Wieżyczka? O kurwa. Słuchaj. Nie mam amunicji niestety. Która wieżyczka? Ta wieżyczka. Z największą przyjemnością na całym świecie osadzę ci tą wieżyczkę. Gruby! Ty! Harry Potter. Skończyłeś, no to co, zwijamy się, co? No domciu. On ty do mnie strzelasz. Ale chyba coś laguje delikatnie. Deszczy śmigłowiec? Czekaj, mam 50 FPS-ów. Kuju, lecz się. Szybko. God damn it. Prawie się udało. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki z czerwonej bandy. O nie, nie mów, że od nowa. O kurde, trzeci checkpoint niezaliczony. Co? Chyba zmienię na chwilkę tylko jedno ustawienie tutaj i tu zrobimy tak. O. Żeby nie lagowało. Albo w ogóle to wyłączę na tą scenę, skoro tu laguje. To słuchajcie, wygładzanie obrazu. I szczerze mówiąc, to wygładzanie... O kurwa, strzelił mnie szybciej i dzięki temu mi podbił... Ty! Puść mnie! A ja ładuję przecież! Dobra. Słuchaj, wkurzyłeś mnie trochę. Wygładzanie krawędzi i w sumie ono zajmuje potworną ilość dużą FPS-ów i... No i wyłączenie tego da nam potwornie dużo FPS-ów. Mam nadzieję, chyba że to wina gry w innym wypadku. Bo dla mnie i tak to jest 60% procesora, więc graficznego, więc... Pewnie... On, tak jak mówię, niestety ta gra ma tak, że ona nie przejmuje jakby wszystkiego... Wszystkich core'ów, które ma procesor i korzysta tylko z niektórych, przez to niektóre przeciąża, a drugie są w ogóle nieużywane. Co tak mało ich? Który... O, helikopter! Łatwo. Broń same, a gdy będę porozmawiać z samym. No co tam? Wunderbar. I will tell Hoyt that you work with me. It should grease the wheels, yeah? But I still need the roll sheet. Yeah, back to that. I had a flash of where it might be. By an abandoned mining colony in the gorge. Okay, I'll check it out. Be sure to take a picture of the guilty ones. Okej, okay, bo to co mamy zrobić, to rozumiem, jest łapiemy zdrajców i musimy pokazać Hoytowi, że złapaliśmy zdrajców na gorącym uczynku, zrobimy jakieś zdjęcia normalnie, wstawimy do internetu. Pokażemy Hoytowi,
co ma tutaj zdradzieckie szumowiny i zostaniemy za to nagrodzeni. O ile wszystko dobrze rozumiem. Dobra, musimy się udać tutaj. Żeby udać się tutaj, musimy się udać do obozu Echo. I przy okazji chyba no my się odbijemy sobie przystań Lazari Shores. Albo nie. Nie, nie, nie. Nic nie odbijamy. Nie, żartowałem. Pomyliło mi się z tamtą wyspą. Nie, na tej wyspie to naprawdę nic nie odbijam na odcinku, bo zajmie to około pół godziny. Najgorsze jest to, że nie mogę zmienić kurde broni, bo tu nie ma nawet tego, tego automatu, tej szafeczki do zmiany broni. Chyba, że muszę... A, widzicie, chyba wiem jak to będzie działać. Dopiero wtedy, kiedy odblokuję sobie, faktycznie odbiję ten obóz. Dopiero w takim wypadku dostanę szafeczkę, żebym mógł zmienić broń. Na pewno będę musiał to zrobić jak najszybciej, jest to tylko i wyłącznie możliwe. No ale nie ma co na odcinku, bo to zajmie pół godziny dosłownie. Chłopy są tam, zobacz. Nie no, jak tu oni mają, już widzę kurwa dwóch grubych, nie? Już dwóch grubych. Na samym starcie, dwóch grubych i jeden żółty. Też oni te same żółte są. Oni w ogóle są tanki, więc. A gruby to ja nie wiem, on jest z tytanu. Jedynym jakimś rozsądnym rozwiązaniem jest w sumie C4, nie granaty, tylko podrzucasz chłopowi C4, a on robi kabuł. I powinien, może wtedy w takim wypadku na to jedno C4 padnie, jeżeli dobrze je rzucimy. Ale nie wiem, będzie trzeba przetestować i znaleźć jakieś tutaj nowe techniki, tajniki i w ogóle wszystko. Podejść do obozu górniczego od strony rzeki. No dobra, oni, czy teraz muszę być uważny, zabijać wrogów, czy nie? W razie czego weźmy sobie tutaj snajperkę bym poprosił. Nie mam snajperki? Mam. Snajperkę, bo snajperka ma tłumik, więc mnie nie słychać. W ogóle przydałaby się jeszcze taka melee range broń na tłumik. Ciekawe ptaki. Bo nikt teraz nie zachowuje się agresywnie, kiedy jesteś obserwowany. Dobra. A, z tyrolki w ogóle możemy teraz strzelać, nie? A nie. Chyba nie wykupiłem tej umiejętności. Kurde, już nie wiem, które umiejętności wykupuję, bo raz wykupuję jedne umiejętności, później umieramy, gra się nie zapisuje i mamy nadal inne umiejętności i później wracam i zobaczę, o, mam 4 punkty do umiejętności i aktualnie potrzebuję czegoś innego i wybieram coś innego, więc ostatecznie sam nie do końca wiem, co mam tutaj w ekwipunku. Znaczy w ekwipunku, tutaj w tatału, w naszym tatuażu, w naszych umiejętnościach. No i kogo mam tu obserwować? Użyj aparatu, aby obserwować spotkanie. Daleko to coś. Zrób zdjęcia, cyk. Co tu się stało? Co ty robisz? RPG muszę znaleźć? Skąd ja mam znaleźć RPG? Znać RPG, aby strzelić z terenówki i powstrzymać. No dobra, szukam co gdzieś. Spokojnie. Ty, gdzie jest RPG? Czy ktoś tam nie strzelał z RPG? Czy ty masz koleżkę może RPG przy sobie? Ktoś ma tu RPG? Halo, RPG? Ty, RPG? Może z tamtej strony? Nie wiem. Nie mogę iść tam. Oj, chyba nie damy rady na czas. Może tu? Nie wiem, chodźmy tam. No nie dalej. Tak, to było. To jest. Nie, to jest łopata, to nie jest RPG. Nawet nie przypomina RPG. Misja nieudana. Może gdzieś było blisko, tylko spanikowałem. Pewnie było koło nas. Dobra, muszę mieć. A, no tak, ja debil. No, jak zwykle.
Ale dobrze, przynajmniej w miarę okej, poszedłem w tą stronę, gdzie powinienem iść. A co jakbym miał RPG przy sobie? Nie, trzeba na coś fajne. A, przecież ja mam RPG w teorii przy sobie. W sumie. To mogę do nich strzelić, ale... Znaczy to nie było RPG, to było tego. No, zostali zatrzymani chyba, co? Wydaje mi się, że jest to, było to... Zatrzymałem ich? Chyba tak, tylko idą chyba posiłki niestety. Mogłem wyłączyć alarm. Może i nie mogłem, nie wiem. Kurwa, ze wszystkich stron strzelają. Masz granata. Smacznego. Okej, okay, musimy się dostać na górę. Najpierw proponowałbym wytłuc tutaj wszystkich żółtych frajerów. Oni są strasznie tanki. No zobacz to, chłopie. Dostaję seryjkę i nic. Nawet nie wiem skąd dostaję hity. Dobra. Czy jest to... Czy jest czysto? Gdzieś widzę strzały, ale to chyba... To skąd? A stamtąd! Tutaj mam pana snajperkę na tą okazję, żebyś tutaj już więcej nigdy nie postrzelał. Ale nie wiem, czy damy radę. Uuu, ciężko będzie chyba. Plan jest, kurwa, ciężki jest plan. Nie mam planu, chuj. Tyrolką, lecimy. Ale coś stanąłem w miejscu, jak użyłem tyrolki. Coś poszło nie tak. Mam nadzieję, że tutaj będzie wczyt od tego momentu. Od nowa? No dobra, no zróbmy to. Zrobimy to bardziej profesjonalnie. No i jak nie wyjdzie, to sobie oczywiście to przejdę w międzyczasie i nie będę tutaj nagrywał tego z tego fragmentu odcinka. Za snajpem? No niech będzie. Ogólnie to... Patrzcie, no bo tu jest ta tyrolka, nie? Tylko po co ta tyrolka w sumie? Nawet nie wiem cię, czemu ty wymiesz z czegoś? To wy jesteście podejrzani o coś, chłopie? Co ty gadasz? No, zostali powstrzymani, więc nie wiem, może na dół? Ty, faktycznie. Chyba git. Tylko teraz muszę na górę. Czefpin. Poczekajcie, czegoś nie rozumiem. Co ja mam tu ostatecznie zrobić? Bo wtedy strzeliłem z rakiety w ciężarówkę i wystarczyło, nie? A teraz niestety nie wystarcza. Jest ciężarówka. Znajdź RPG, aby strzelić do terenówki piratów i ich powstrzymać. No. No mam RPG, no jest zajebiście, nie? I co, i strzelam, tak? Powstrzymani czy nie? No kurwa, no jak dla mnie to powstrzymani, no. Druga seria i nie wiem co. Wyciągam karabin i musę frajera. Oni tam jakiś alarm odpalają, ale im w oko. Wydaje mi się, że skok na dół jest robiony, co? A, wiem jak wysadzić tego drugiego kolesia. Że ja mam RPG ze sobą, ty. Że nie wiem czemu nie wpadłem na ten genialny pomysł wcześniej. No, to jest ten drugi chłop, co na dupce do nas z karabinu maszynowego. Ale to myślę, że... Że wyrzutny rakiet powinna sobie tutaj poradzić. Prawda? Zajebiście chyba sobie poradziło. I co teraz? Teraz trzeba na spokojnie plan wymyślić. Dobra, widzę. Tą tyrolką tu, prawda? No coś nie wyszło, bo nie tu chciałem się udać, ale dobra. Jesteśmy tutaj i stąd chcemy się dostać... Chyba tędy? Chyba tędy. O kurwa, plecy mam. A nie.
Tutaj są jakieś ciekawości, to możemy przy okazji podnieść skrzynkę czy dwie. A macie granat, może się nabijecie. No to nie był granat. Macie granat. Jakiś pitos, to zawsze pitos. Tutaj jakieś skrzyneczkę elegancko. Jak się tam dostać? Tędy? O kurwa, ale składzik tu macie. Czonko, mam w ogóle siódemkę? Nie mam siódemki. O, a to ciekawa broń. Nie wiem, czy jest dobra. Chyba nie, skoro jej nie używam. Widzicie, jak to jest dziwnie poprowadzone? Trzeba iść tędy, tutaj skok wiary. Miodzio. Ja bym najchętniej to ja bym naprawdę zapisał. Daj mi taką możliwość, gro. Zapisz. Nie mogę. Szkoda. Nie tędy? Użyj tyrolki. Chyba tędy. Jakie to jest strasznie gruba przykmina ogólnie. Wydaje mi się, że musimy iść tędy. Że stąd biegniemy tędy tam, to nie wiem, czy ja dobrze idę, ale... No kurwa, muszę przeładować, panowie, spokój, spokój. Nie aparat, czemu ja aparat wyciągłem? Ładę, nie, proszę, nie, 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 nie. Nie. Co się stało? Proszę, żeby gdzieś tu był jakiś saving, co? Nie, że od nowa z RPG. Dobra, zajebiście, dzięki. Super, to jest informacja. Dziaba, dziaba, dziaba. Dobra, bo jakbym... Naprawdę mi się chyba popłakał, jakbym musiał od nowa to wszystko robić. Weźmy kamizelkę. Chyba bym skończył odcinek bez kitu, bo mi się nie chciało. 37 minut. Idziemy. Nie wiem, kto skąd mnie widzi. Bo ja nie widzę gagatka. Najgorsze, że oni się też na plecach zrespili. Strasznie fair to jest. No ile wystrzałów przeżyjecie? Brrr. O kurwa, dobra, dobra, ty. Który to taki kurwa cwany był? Ty? Shotguna raczej za dużo nie zrobię. Ale z karabinu snajperskiego... A nie mam karabinu snajperskiego. Czyli mam shotguna i dwa wyrzutnie rakiet. Brak amunicji. O, jeszcze coś tam podniosłem. Dawaj, pitos, pitos. Jeszcze raz użyjmy, popodnośmy, ile się tylko... Ty, nie wiedziałem, że to ja tak mogę kilka razy kichnąć i użyć. Nawet tylko raz jest dozwolone. Dobra, ale w ogóle przekmina z tym, żeby tu dotrzeć. Potwornie długa przekmina, bez kitu. Ty. Gdzie się zrespimy? Proszę nie od początku. Proszę. Ja pierduper, no. Dobra, widzowie, przechodzę to na takim tryhardzie, jeżeli jeszcze nigdy nie przeszedłem gry na takim tryhardzie, jak przejdę na teraz, naprawdę. Obiecuję to. Przybliżam monitor, chłopy, i nie ma szans, że misnę choćby jeden shot. Naprawdę, nie misnę nawet jednego shota. Skąd? Ty strzela? O, stamtąd. Dobra, apteczek mamy, powiedzmy, w miarę dużo. Poszło, powiedzmy, w miarę dobrze. Tu były chyba granaty, tu były. Tu mamy amunicję, którą chętnie bym tutaj pożyczył sobie delikatnie. Ty, ale naprawdę, ja cały czas nie wiedziałem, że można to kilka razy klikać i zawsze tylko raz klikałem. Dobrze wiedzieć, w
połowie rozgrywki. Ja często tak mam, że dowiaduję się nagle w połowie rozgrywki, że była taka opcja robienia jakichś rzeczy. Skąd wy? Skąd gdzie wy jesteście? Dobra, granat? Dobra, to a propos tych niestrzelania, tych trafiania każdego możliwego strzału. Nie poszło najlepiej, ale... Okej. Okay. Ty, RPG nawet fajny jest. Podoba mi się. Tak, żartowałem. Kurwa, no proszę, nie! Ale jestem mad. Dobra, widzowie, no nie ma co tego przechodzić. Jak przejdę poza ten etap, to się widzimy. Dobra, panowie. Wyczyszczeni. W sumie zajęło mi to dosłownie 3 minuty. Nawet nie 3 minuty, no minutę. W sensie pierwsza próba od razu się udało. Ale pewnie dlatego, że zacząłem używać mocy mózgu i przypomniało mi się o czymś takim, że możemy wytworzyć te endorfiny i tak dalej. I... Czy tu przypadkiem nie było wielkiego wybuchu z autami? No nieważne. I wytworzyłem to, no i no, sporo to dało. Dodatkowe 4 paski zdrowia. O kurwa, co? Dzisiaj ile dają te endorfiny? Mega, mega, mega dużo. Jesteśmy tacy... No... Pewnie, że tak, Byniu. Jak nie, jak tak. Dobra, wydaje mi się, że trzeba spierdalać, że nie ma co się nawet z nimi bić. Ale kurwa, ekipa. Ekipa to rodzina, chłopie. Czy to jest ten martwy gościu? Chyba tak. Mi głowa boli od tego. Mamy to chyba misję przeszednięta. Nie no, nie wiem jak się w sumie mówi nawet. Przeszednięta? No udało się przejść misję w każdym bądź razie. Tak mi się wydaje, że nie czeka nas tu dodatkowe, nie ma tutaj dodatkowych niespodzianek dla nas przygotowanych. Skoro nasza postać mówi, że safe, to chyba safe. Idziemy pozbierać tu lilie wodne. Nie, to są lotusy. Kurwa, co ja mam z tymi liliami wodnymi? Wszyscy mamy dodatkową misję. Kurde, ile my tych liści już mamy? A w ogóle, jak zużywamy te endorfiny, to tam się zużywa nie po jednym liściu, tylko po dwa liście. Może i ta misja nie była najdłuższa, może i ta misja nie była najlepsza i może wykonanie tej misji też nie było najlepsze. Może i trochę lagowało i może i jakoś była zmieniona. Ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało i że zostawicie lajka, komentarz, subskrypcję, wpadniecie na linki w opisie. A my pamiętajcie, się widzimy tutaj codziennie o godzinie, a to akurat się różnie zmienia. W każdym razie na pewno codziennie. Tyle właściwie. Dokończymy sobie te wszystkie misje jutro i miłego dnia z mili nocy. Może sobie zdążę odblokować do tego czasu wszystkie wieże, czy zrobić na przykład ten ulepszony plecak, kto wie. Zobaczymy jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.